Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco. Krystian Błank. Przemysław Gawin. Dzisiaj Bytowia przegrywa z Arką Gdynia 1-0 i tym samym odpada z Pucharu Polski, ćwierćfinału. Nie ma półfinału. To jest duży zawód. I chyba tylko nie nas, ale też większości kibiców. Zwłaszcza, że odpadamy po bardzo słabej grze. No ja czuję dosyć spory zawód po tym spotkaniu. Liczyłem na ten gdzieś tam w marzeniach na ten finał na Narodowym i że gdzieś tam się pojedzie do Warszawy, bo to taka perspektywa kusiła i szkoda, że się skończyło jak się skończyło. Czy było możliwe, szczerze, ten awans do półfinału? No była duża możliwość, bo to jednak Bytowie miała tę zaliczkę z poprzedniego meczu, poprzednim meczu by to wygrała, by to 2-1, także to do nich należała jednak nieco większa inicjatywa i nieco większa szansa na ten awans. No ale trener Kowalski chyba zastosował taką technikę, że po prostu taktykę w tym wypadku, że obrona za wszelką cenę od początku do końca tutaj, właściwie od pierwszego strzału, tam już w 20 sekundzie chyba Klichowicza, to potem Bytowia miała niewiele sytuacji, niewiele sobie pozwalała. Arka była dużo przy piłce, też miała niewiele co prawda sytuacji strzeleckich. Arka grała słabo, tylko Sęktyn szedł jeszcze gorzej. No zwłaszcza właśnie. No właśnie. I w tym spotkaniu zmierzyły się dwie słabe drużyny i jedna z tych słabych drużyn awansowała, a druga odpadła i taki mam tego finał, że Arka gra dalej, a Bytowia no musi obejść się smakiem i spróbować ewentualnie za rok. Nie zaskoczył Cię ponownie Tomasz Kaparski? Ja wiem, że z tymi zaskoczeniami Tomasza Kaparskiego już się trochę może powiedzieć przyzwyczailiśmy do tego, bo to już jest co mecz, ale mnie najbardziej zdziwiła nieobecność Łukasza Wróbla. Tutaj byłem naprawdę zdziwiony, że ten zawodnik nie grał. Przecież to był najrówniejszy z defensorów, tak? Co prawda jakoś do defensywy nie możemy mieć jakichś takich bardzo, bardzo dużych, nie wiem, pretensji, ale no... No nie ma tego awansu, jest gol stracony. No i też ta bramka, no ta taka, można powiedzieć, nie wiem czy zasłużona, bo Arka nie grała jakoś specjalnie dobrze, ale wydaje się, że grała na tyle dobrze, że potrafiła wcisnąć tego jednego gola. No a Bytowia popełniła ten jeden błąd, jak się okazało, błąd bardzo, bardzo kosztowny. No Bytowia nie potrafiła, nie miała takiego pomysłu za bardzo gdzieś tam, jak ugryźć tę Arkę, jak rozwinąć skrzydła w tym spotkaniu. Niewiele właśnie akcji. Tutaj to chyba największy minus Bytowi, że miała niewiele akcji. Niewiele akcji pod bramką Steinborsa było. Rzadko byli pod polem karnym. No właśnie. I tutaj to chyba był największy problem po prostu. Gdzieś prawa strona tak naprawdę w ogóle nie istniała. Kamiński dzisiaj grał fatalny mecz. No naprawdę miałem mam do niego duże pretensje za ten występ, bo no, nie wnosił nic. No, miał kilka niezłych zagrań, a poza tym to... Dziwne, że to on cały mecz grał, a Wojtek Wieciński szybciej opuścił boisko. No właśnie, to jest troszeczkę zastanawiające i właśnie jeżeli już bym zmieniał, to bym zmieniał właśnie Kamińskiego, bo on był najsłabszy chyba z zawodników Bytowi, a jednak Wieciński co nieco dawał, chociaż miał takie też słabsze zagrania, ale on jednak był dosyć solidny na tej prawej stronie i w porównaniu z Kamińskim, no to trudno byłoby powiedzieć gorzej, tak naprawdę. Naprawdę trudno byłoby sobie zawodnika, który dzisiaj zagrał słabiej. Ogólnie raczej słaby mecz w wykonaniu całej drużyny. No i tego są efekty. Jeszcze powrócę do tego wyjściowego ustawienia. Bartłomiej Paczobut to dzisiaj drugi mecz rzędu zagrał w podstawowym składzie, ale u niego akurat było widać to, że po prostu wcześniej nie grał i po raz kolejny ta taka niekonsekwentność Tomasza Kawarskiego dała o sobie znać. Niestety po raz kolejny negatywnie. No tak, no po Paczobucie było widać, że on nie ma za sobą rytmu meczowego i że często, no nie często po prostu, nie gra w Bytowi, że on dużo meczów opuścił w tym sezonie i że po prostu ten rytm meczowy jego jest taki, no delikatnie mówiąc, kiepski. No i to nie był ten Paczobut, którego pamiętamy z poprzedniego sezonu, z poprzedniej rundy, kiedy on tam był jednym z lepszych, nawet z najlepszych zawodników Bytowi. Tak teraz on jest gdzieś cieniem tego poprzedniego swojego wcielenia z poprzedniego sezonu, także tutaj to na pewno może mieć do niego zarzuty. Klichowicz nieźle rozpoczął to spotkanie, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Super.
No właśnie, ale potem nieco zgasł test tego szarże na lewej stronie też nie były już takie. Miał kilka jeszcze po tym, tylko szkoda, że jedno chyba zaprzepaścił tam, gdzie była szansa na kontrę jeszcze przy stanie 0-0. No ale tego było zbyt mało troszeczkę. Tak Klichowicz się wyróżnił, no tutaj to trzeba powiedzieć. Surtykowski zagrał nawet nie najgorsze zawody. Walczył i też no szkoda, że takim najgorszym punktem było to, że nie było mobilności drużyny grała statycznie, nie było wystawiania się na pozycję i myślę, że to przede wszystkim zadecydowało o tym, że to dzisiaj Bytowia skończy pokonana. No brakowało nieraz tego wyjścia na pozycję, kiedy ono powinno być po prostu, kiedy ono powinno, kiedy powinien zawodnik wyjść do piłki, tego to się nie działo i no i wtedy nie było jak rozegrać tych kontrataków, bo piłka była albo tracona przez zawodników Bytowi, albo gdzieś ta piłka no się gubiła po drodze i te akcje spalały się na panewce i niewiele z tego wynikało. No dzisiaj ogólnie defensywa funkcjonowała w miarę solidnie, w miarę solidnie. Nie powiem, że oni zagrali jakoś słabo, bo grali porządnie i Gerard Wiesza też dzisiaj no, bronił właściwie wszystko to co mógł, a przy tej sytuacji bramkowej z sytuacją Hofbauera, no to tam to była taka wrzutka tam troszeczkę też przypadku, szczęścia i ta piłka jakoś tam wpadła do siatki. Mieliśmy przewagę wzrostową w tym momencie. No właśnie. Bo to się Łukasz Rubel. No i wtedy już przejście było naprawdę na defensywne ustawienie. I wtedy już się wydawało, że no, trener Kowalski chce zamurować tę bramkę i już nie dopuszczać zawodników Arki do stwarzania groźnych kontrataków. A też, no tak jak mówisz, no, brakowało tej mobilności i tego wyjścia z tym z szybkim atakiem, bo tego właśnie brakowało. Może brakowało Jakuba Mąka, nie wiem, może on by coś zmienił, bo to taki zawodnik, który też ma szybkość, tak jak Klichowicz. A dzisiaj tej szybkości zawodnikom Bytowi brakowało i tej takiej mobilności. Ale to też się ożywienia wdało, kiedy wszedł Jakub Mąk tam już w drugiej połowie, w końcówce spotkania. To nieco ta gra się ożywiła. Nie wiem, myślisz, że gdyby wszedł Bąk, to pociągnąłby tę akcję, czy może trener Kowalski powinien zrobić wcześniej jakąś zmianę, czy dobrze zrobił właśnie, że tak murował tę defensywę? No nie za bardzo, no moim zdaniem troszeczkę za szybko takie zmiany w ostatnich minutach można zrobić, ale to już była dopiero 75 minuta. My już przechodzimy na system z 5 obrońcami, widać było brak w środku Kamila Wacławczyka. No ale co innego mnie boli, Krystian, że nie widziałem do końca takiej chęci odrobienia tego wyniku. Jakoś tak nie widziałem jakiegoś takiego specjalnego grania, żeby być często pod polem karnym, atakować bramkę Szeimborsa. Tego mi brakowało. Brakowało mi jakiejś takiej werwy do ataku przy straconym golu. No brakowało tego i Bytowia za wolna jednak troszeczkę. Kiedy już gola straciła, to tak naprawdę nie miała atutów, żeby tego gola wyrównującego strzelić, tę jedną bramkę. Tak właściwie dzisiaj wszystko zależało od tego jednego gola. Pierwsza porażka tak naprawdę Bytowi z Arką w tych 6 spotkaniach. I pierwsza porażka w tak ważnym spotkaniu. To jest smutne, że akurat w tak ważnym... Najkosztowniejsza porażka. No właśnie, że w tak ważnym spotkaniu przychodzi ta pierwsza porażka i to jest na pewno coś, co może smucić i zastanawiać. I też już zastanawiamy się, czy trener Kafarski zostanie na przyszły sezon, czy on przepracuje okres przygotowawczy? Jak myślisz, przepracuje? Chciałem powiedzieć, że nie unikniemy pewnego tematu i ten temat miał być Tomasz Kafarski, jego posada. Zapytaliśmy się Tomasza Kafarskiego, czy dalej będzie trenerem, czy poprowadzi jeszcze jakiś mecz, czy to był jego ostatni mecz w Bytowie jako trener. To odpowiedział, że w tym roku tak, to taki może być w stylu Tomasza Kawarskiego. Moim zdaniem formuła się wyczerpała. Niestety. Brakuje pomysłu troszeczkę tej drużynie gdzieś. Brakuje tego, co ona miała, tego takiego, o czym się zawsze mówiło, że drużyna Kawarskiego ma pomysł, a tego pomysłu jeszcze raz nie ma. Tak naprawdę tej drużynie brakuje wiele elementów i nie wiem, czy trener Kawarski przez zimę zdoła to odmienić po prostu, żeby ta drużyna znowu grała jakoś tak z polotem i z taką ambicją, jak chociażby na początku tego sezonu. Ja się zastanawiam, czy my będziemy grali o coś na wiosnę. Też pytałem Mateusza Gajkowicza, pytałem się Wojciecha Wiczyńskiego. No wiadomo, no, odpowiedzieli, że o coś jest granie, no, ale czy to nie jest raczej granie o to, żeby nie spaść i nie być bliżej tej strefy spadkowej niż na odwrót. 11 punktów straty do drugiego miejsca.
odpadnięcie z Pucharu Polski. No to nie są dobre wiadomości dla Tomasza Kaparskiego. No i tak chyba myślę, że no nie, trudno to powiedzieć, ale no moim zdaniem chyba już nie ma sensu. Jak też napisał jeden z użytkowników niedawno, że z tej mąki już chyba nie będzie. No tak jak mówisz, no tutaj trudno cokolwiek dodać, bo trener Kafarski, troszeczkę jego chyba pomysł się wyczerpał w pewnym momencie i trudno byłoby to dalej ciągnąć, ten wózek, który już tak naprawdę gdzieś nie idzie po prostu, gdzieś powoli się tnie, zacina i to już po prostu nie idzie tak jak na początku tego sezonu, czy kiedy trener Kafarski jeszcze grał w poprzednim sezonie, kiedy przychodził do Bytomia, kiedy to było, to miał pomysł na ten zespół po prostu i myślę, że teraz tego nie ma. A myślisz, że odbijając piłeczkę w drugą stronę, trener Niciński obronił się tym spotkaniem, czy jednak nie? Czy właśnie teraz jeszcze kolejne spotkanie z Ruchem będzie decydujące, czy to właśnie ten awans do półfinału Pucharu Polski zmienił co nieco? Może powiesz, że taki mecz posadę troszeczkę, tak? No tak. Na razie ten Niesiński na pewno uratował swoją pozycję, chociaż tam niektórzy zauważyli, że jakoś piłkarze nie cieszyli się wraz z trenerem po tym zdobytym golu, ale no to już zostawmy arkowcom. My jesteśmy tutaj jako Bytowia i niestety Tomasz Kafarski, powrócę do tego trenera. Trochę mi go szkoda, bo lubię go, tego nie ukrywam. Oczywiście to nie może przesłaniać tego, jaki jest stan faktyczny, bo niestety to jest tak, że ja naprawdę nie widzę już sensu, wiem, że się powtarzam już z tym, ale trudno mi cokolwiek innego powiedzieć. Trochę to smutne, ale chyba czas na zmiany, czas na jakąś dobrą zmianę. Dzisiaj to spotkanie oglądało szefostwo, można powiedzieć, Bytowi. Nie tylko, to dużo osobistości, no jak tak. Na nasze miasto. Także myślę, że tutaj był to taki duży sprawdzian dla trenera Kafarskiego. No ciekawe jak się rozwinie sytuacja z trenerem Kafarskim. Czy jednak zostanie dana mu szansa na kontynuowanie tego co robi. Co też stworzył po części. No tak, ale na pewno temu zespołowi nieodzownie, nawet jeżeli trener się nie zmieni, to muszą być wzmocnienia, szczególnie na prawą stronę, tam jest wymagany jakiś transfer. Wymagana konkurencja to przede wszystkim. Bo Kamiński no, zmęczony sezonem, zmęczony rundą jest w tym momencie i widać ten brak konkurencji, brak takiego zawodnika, który by go jakoś straszył tym wejściem do składu. Tego w tym momencie brakuje i widać to po Kamińskim, że on teraz nie ma już siły i nie ma tej gry, którą miał na początku tego sezonu. Pytanie na najbliższe dni, najbliższe godziny, czy Tomasz Kafarski dalej będzie prowadził nasz zespół. No z takim pytaniem Państwa zostawiamy. Dziękujemy za te no, pół roku, tak, ale tę całą rundę jesienną, za to, że byliście Państwo z nami w kolejnych odcinkach na gorąco. No to tradycyjnie Przemysław Gawin, Krystian Błank. Do zobaczenia, do usłyszenia.